Czy poszło? I wtedy przepływają okay, pod mostem sprawdzę. I płyną dalej do Katowic. Motor. No można by było wystartować już. Znaczy my to nie płyniemy w ogóle. Nie, my nie płyniemy. Bo my se to nie lubimy za bardzo. Nie, my nie lubimy regatów. Ej, fajnie, bo to pokazuje cały czas ile zużyło pakietu, nie? Nie wiem czy ile zużyło, tylko ile zużywa w danym momencie, nie? Aha. Znaczy nie, co chwila wyskakuje takie powiadomienie na dole. U mnie, w formie paska. Nie, może ty masz coś jakąś opcję. Ty, 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 czy mogę wymienić tobie, że udział w regatach? No ciężko by było, bo jest drużyn dużo. O, jest Mecha Butchers. Cześć wam, Mecha Butchers. W ogóle, 90 osób w ogóle, nie? Jest na Facebooku regaty youtuberów, na Facebooku regaty youtuberów, tam jest w którymś poście spis wszystkich załóg. Cześć wszystkim! Bo już teraz są ze sternikami, nie? Przyznanymi. Jeszcze trochę i wypłyniemy! Sternik żyje? Znaczy no zaraz będzie padać. Tak, no stoi tutaj. Oni rozkładają teraz tego, te flagi kapselowe, nie? Na górę przekładają. Jak to zrobią, będziemy mogli ruszać. To jest tylko jedno. Trzeźwą załogą. Testuję sobie, słuchajcie, streamka mobilnie, żeby zobaczyć, czy to w ogóle będzie banglać, czy jest sens to robić później, na przykład jutro, jak będziemy sobie pływać. Że my jesteśmy trzeźwą załogą, ziomy. Wypływamy! Siemano. Siemano. Sprawdzę, tu co. Ile macie wagi? Czyli dużo. Czyli można przepłynąć całe Mazury. Ej, dajcie proszę znać, czy to w ogóle da się oglądać. Jaka jest jakość? Czy nas jest słychać? Czy to w ogóle się trzyma kupy? Czy co chwila rozłącza? Tak, no u siebie normalnie. Zaraz trąci i wpadnie. To jest nie, to jest bardzo ważne. Bał się dowodu. No jest trochę naszych, więc chyba to działa. Chyba. Ej, ale przecież nie na fejsie, no gdzie bym na fejsie robił? Gdzie robisz? No na Twitchu, a gdzie mam robić streama? Halo, Ania. To jest proszę ciebie. Da się oglądać, słychać, wszystko okej. Okay. Nie jest źle, to dobrze. Ale jest super, nie, no słuchajcie. Wieje w tym roku, więc może w końcu będą prawdziwe regaty. Co prawda wiąże się to z konsekwencją ewentualnej burzy, ale przeżyjemy, dla wiatru przeżyjemy. Mamy kurteczki wodoodporne i jest spoko. Ja też tak mam. Ja chcę powiedzieć, że Kamil na robi konkurencję. Patrz, tak to wygląda. Wszystko tu widać. Muszę się Ej, to wygląda naprawdę w porządku. Naprawdę jest okej. Czemu nie uprasowałeś koszuli? No bo musisz pod koszulę jakoś marnować to czas. To mega dobrze. Ej, w ogóle się jaram trochę, bo to stwarza jakby taką możliwość robienia streamów mobilnych w przyszłości. Gdyby nie to bym pewnie nie przetestował. Ale to jest fajne, bo będziemy mogli w czasie właśnie tego, jak będziemy płynąć, zrobić jakiegoś streama może. Pewnie tak zrobimy. Jej! Dzień dobry. Jest pięknie. Nie zasłaniaj paluchem. Ale proszę, ja jeszcze właśnie próbuję. Filtr, a gdzie mamy ten kremik? Proszę. Kołka zrób. Proszę, kremik jest. Jesteśmy posmarowani, przygotowani, mamy kurteczki przeciwdeszczowe. Jeszcze muszę sobie zobaczyć, gdzie się zmienia kamerę. Switch kamera. Switch kamera. Tada! Wartego uwagi, to kamień zrobi. Co zrobi? Dragon Ale wieje! Dobrze, no się cieszę. Jeśli wieje, jutro nie będzie wiedział, wiesz, jaka mała się zwieje. Remek, sprężaj dupę, ja chcę mi płynąć. No, tego kapselka, co tu mamy, to musimy tam wyżej postawić, wtedy będziemy płynąć. Żaglo statkiem w piękny rejs. A nie mamy jakiegoś, powinien mieć taki ten, żeby tylko po prostu przysunąć do góry, nie? Co się stało? Jezu! Setełkę, no co ty? Ominąłem tą akcję. Ej, wziąłem twoją, bo jest najbliżej. No ale otworzy. O, pokaż jakie koszulki pokaż, mamy. Pokaż dobra, koszulki, ale spakuj ją no? Później ładnie złóż, bo moja będzie później bardziej. Szukujcie Kamilkę, kurde. Nie koszuleczkę. Projekt Wasyla od mojego znajomego, także... A podobno trzeba jakieś piwero postawić za to. No, to nie wiem komu. Byłoby miło Wasylowi postawić piwero. Ucieszyłby się. No, taki mamy geek skład. To jest MK? To jest MK. No kapsele zawsze miały większe takie rozmiarówy. Właśnie mniejsze. Mniejsze? Weź wąskie. A w sumie... To jest damska? To jest chyba to jest ladies. Ja mam S-kę. To jest ladies. Nie poczuwasz się? No. To nie moja. Tylko nie mów, że my mamy wszystkie ladies. Kurde. Ja się wcisnę, będzie slimeczka w takim razie.
fajnie opięte. Ej, ale nie wiem, skrypt, kurde. No kurde, ja też mam ladies. Ale na pewno zamawiałam męską i damską, bo były obrazki męskiego i damskiego w koszyku. To może więcej ich jeszcze jest gdzieś tam, zostały męskie. Może to są dla osób towarzyszących. Nie wiem. Nie sądzę, szczerze. No przecież dla osób towarzyszących nawet nie zgłaszaliśmy. No tak sobie kropi czasem. Klaty, wszystko. Nie, no, przecież ale... jeszcze, kurde, suty będzie widać jak nic. No, suty, ja mogę sprawdzić to zamówienie, nie? Ale kurde, no mam. No to ja chciałem powiedzieć, że kapsel, kurde, dał dupy chyba. O, ciężkie słowa! Expose! Ciężkie słowa! Nieźle. O kurde, zaczyna ale nie, ale sprawdzę. Weź przymierz ją. Czekaj, ja ją przymierzę, bo to jest moja. Ja idę po kamerę, będzie idealna na vloga. Czekaj. Ja chcę zobaczyć, czy ja jestem typu ladies, zaraz zobaczę. No ja myślę, że takie ponętne ciałko trochę masz. Tylko mnie nie kameruj, kurde, pada deszcz, no. Nie kameruj, nie stary, bo cię zbanują na Twitchu, nie? No właśnie cię rekameruję właśnie. Plecy Kamilka. Nakremować te plecki przy stojniaku? Ej, słuchajcie, były męskie. Jest koszulka regatowa rozmiar M, 5 i koszulka regatowa damska. Rozmiar S. 1. No i ja. Dobrze. Ty, no kurde, jakiś no, Robin. No zła meczka, ci powiem. Ale dzięki, Ania. Robin. Ej, nie, ale zobacz, jest w zamówieniu, że były męskie. Także no to elo. Dlaczego mamy ladies? Bardzo, bardzo męsko w niej wyglądasz, słuchaj. Spakuję na razie, bo wychodzimy na marce. No już teraz tam nic nie zrobią na ostatnią chwilę. No dobra, tak będziemy, no powiemy, że tak gracze tak wyglądają. Jak ja się napnę, kiedy nie dostaniemy tu dupo. Taka sytuacja. Cześć Karasek, siema, siema. No jak się teraz napnę. No, ale weź się popompuj trochę. Chociaż tak trzy pompki tu, oprzyj ręce z trzy pompki. Kurde, nie wiem czy wy to widzicie, widzicie po flagach z tyłu, że ładnie zaczyna wiać. A ty co masz napisane? Jak nam tak będzie wiać na regatach, to... W końcu, po raz pierwszy, bo zawsze jest klątwa w ogóle jakaś nad regatami i zawsze jest po prostu... Po raz pierwszy będziemy pływać na regatach. Płaska tafla, nie? I tak... sami sobie dmuchamy w żagle. A teraz w końcu wygląda na to, że będziemy się mieli na czym ścigać. Tak, że będzie całkiem w porządku. Dobra, weźmy zapakuj. Czemu zapakuj? Ja zaraz to zakładam. Ej, sexy! Nie powiem. Ej, sexy lady! No nieźle, nieźle powiem. Nie pasuje. No nic, nie za... Dzięki kapsel! Wiesz co, wiem, wytniemy to, nie? No. Będzie taki obcisły pod koszulek, ale nie albo, spoko. Albo ją tak rozerwiemy. Jaki skład w tym roku? Jestem ja, Ania, Soul Seto, Alien z dziewczyną i jeszcze kurde, jeden gość, który nie dotarł i nie wiadomo, czy finalnie z nami będzie. My go niestety nie znamy. A jaki port, na czym pływamy? Jesteśmy w Róży Wiatru w Węgorzewie i pływamy na twisterkach. Prawda jest taka, że tego typa ostatniego nie chcemy. No ale nie, no co... Właściwie no to tak nie jest problem, tak trochę, nie znamy go, a fajnie by było mieć miejsce jakieś na przykład, żeby sobie usiąść wszyscy razem na górze. No ale nie aż tak. Fokus ładnie łapie co za telefonik, to jest ten, Samsung SGS 8 Plus. Dobra. Co? SGS 8 DYFZ. Samsung Galaxy S8 Plus, o tak. No. A łapie całkiem spoko. Znaczy ma frontową kamerę dużo gorszą niż tą tylną. Ale... Jeszcze raz powtórz. Mama sita! Ale poza tym się nadaje, jak widać. Dobra, słuchajcie, chyba będę póki co kończył. Może się odpalę na chwilkę, jak już będziemy na jeziorku. A kiedy to się wydarzy, to nie mam pojęcia. Poczekam, aż postawią nam flagi. W tym tygodniu na pewno. Znaczy, no wiadomo, jutro się ścigamy, nie? Jutro się ścigamy, więc wtedy będzie okazja coś tam porobić więcej z jeziorka. Kiedyś były dymy, a teraz na kółno. Ej, a czemu my nie mamy? Rozdają. Ja mam jeszcze orzechóweczkę z wczoraj, z mleczkiem. Nie, no, buena. Perła jest kurde tym? No. Się tam nie utopcie. Nie, no co ty. A jest taka gapa i niezdara, jak się przez 4 lata tutaj nie utopiłem ani razu, to jest niewykonalne. Póki co nie było chyba ofiar w YouTuberach, nie? Jest ciepła woda. Jest ciepła woda. Moim zdaniem. Jest ciepła woda? Może być. Może być ciepła. Przynajmniej z brzegu. No, nie, na lądzie jest ciepła woda. Moczyłem. Co moczyłeś? Co moczyłeś? To jo. Czemu wszyscy ściągają kurde te? Co? Cześć Gachu, siema, siema. Bo
Muszą być te wszystkie. Czy dzisiaj chillek tylko? Dobra. Tak. Dzisiaj od 13 spora część ludzi tutaj ma warsztaty z GoPro, gdzie będą sobie śmigać na kładach i kajakach, ale my wybraliśmy, że wolimy popływać na łódeczkach, więc z łódeczek będziemy sobie cisnąć. Mówię, ja nie chcę jakoś strasznie zużywać pakietu, bo ja mam swoje 2 giga miesięcznie i prawdopodobnie taki jeden stream może mi to zjeść, nie? Może, no właśnie. Więc ja sobie zostawię jeszcze troszeczkę na później i ewentualnie potem będę Kamilka tutaj okradał z jego 100 giga miesięcznie. Kamil, w czym ty masz swoje 100 giga miesięcznie? W New Mobile. A to nie ma chyba 100 giga co miesiąc. 100 giga miesięcznie mam. Nie. Mi się skumulowało. Za staż masz coraz więcej. No za staż masz co masz więcej. Ja mam koło... Nie, więcej, czekaj. Z 16 lat mam umowę w Orange, mam 2 giga miesięcznie, chuje głupie. Nienawidzę ich, zrujnowali mi życie. Ja na starszą mi locha. Właśnie najgorsze jest to, że powiększają co roku i tak, no. Na start w Playu mam 6. 6 upload. No właśnie, to jest absurd jakiś. No, ja zawsze zużywam moje Orange, a potem kradnę twoje. Ania. Dobek was pozdrawia, moi drodzy. 2 giga, no ja wiem o sobie. Okay, jest dramat, to jest mój osobisty dramat. Ale powiem wam z drugiej strony, że jakbym miał większy pakiet miesięczny, to takie streamowanie w plenerze bardzo mi się podoba. Ja żałuję, że nie próbowałem tego robić na przykład na Pyrkonie. Ja już się wypryskałem od samego rana. Dawaj po kabica, ej, po kabica. To znaczy oni streamują, a ja sobie testuję, ale też streamuję. Nie ma Co umowę się ucieka, gdzie indziej jest git. No i właśnie powiem ci, że coś w tym jest. Teoretycznie mogłoby się wydawać, że lojalnościowo się powinno zostawiać w jednej sieci i mieć coraz większe korzyści z roku na rok, tam co 2 lata, bo tam często co 2 lata się przedłuża umowę. A tymczasem nie chuja, ja mam coraz gorzej, mam wrażenie. Świat idzie do przodu, a ja stoję tam w tym, nie wiem, 98. Pago. To wiosło. Kurde, nie pamiętam. I powiem wam, że jest jeszcze gorzej z tym orężem, niż by się mogło wydawać, bo jak już mi się skończy pakiet 2 giga, to tam nawet ciężko jest dopłacić, żeby mieć więcej. Pęknie ta linka, kurde, z tyłu. Chyba nie pode mną. Na MFKiG mam streamować we wrześniu. No mam nadzieję, że wpadnę. Myślę, że nie odpuszczę okazji. A to jakoś nie ma za bardzo czego streamować, nie obrażając imprezy, bo jest fantastyczna moim zdaniem, ale czemu nie? Ale wpaść na pewno będę chciał wpaść. Cześć Mateusz. Ania nie umie, rzekło się słowo. A z czemu tak możesz? Pokaż resztę ekipy. Nie wiem, mówiłaś chyba. Nie, no co? Nie, ktoś mówił, że nie. Ja nie umiem pływać. To Lur mówiła, że nie umie pływać, że ją trzeba wrzucić do wody. A powiedzcie mi, jaka jest geneza różowych włosów? Proszę cię, byliśmy nad morzem, no. Egzotycznym, no. Tam pukany narobiły na różową magię i powiedziała, że całkiem fajnie. Tak. Jakieś guarano różowe czy jakieś inne? Guano chyba. Na tym polega dowcip, ja pierdzie, wszystko zepsujecie. Tam nawet łajno śmierdzi fajno. Wiesz, musisz wyjaśnić tego, nie śmierdzi. Czyli musisz powiedzieć po prostu gówno, nie? Klasycznie. Kłąk cię są pozdrawia. Gdzie macie kapoki? Kłąk. Ja jestem kapokiem. Kapoki są w prawilnym miejscu, czyli w kiblu na łajbie. Bo zawsze jest tak, że jak łajba to nie, to się ucieka do kibla. W sensie, bo jak się już zeszasz ze strachu, to przypadkiem odruchowo pójdziesz do kibla, a tam akurat ratunek. Mamy takie koło gdzieś, ale też schowaliśmy je pod spodem. Jest w szafie chyba, no. Trzeba by było wyciągnąć takie rzeczy właśnie. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Chyba widziałam waszą zapalniczkę. Spoko, Gachu, jak coś się będę nie zgłaszał. Nie palić na mojej łajbie. Nikt nie pali, proszę. Anka pali. Nikt nie pali. Nie wolno na łajbach palić, bo może dojść do zapalenia łajby. A gdzie kurde ten tytoń spada, co? Tu jest wszystko z plastiku zrobione. Gdzie ten tytoń spada, ja się pytam. Alinę przetopić ja, na przykład. Ja teraz podajcie mi tą butelkę na pietrę. Ej, właśnie, gdzie jest popiołka wasza? Nie ma żadnej popiołki. No jest, dawaj, daj mi tą butelę. No bo pytasz, gdzie kapie, gdzie pada. Jakby, Seto, ty już zdążyłeś wkurzyć pijących, teraz wkurzasz palących. Ja nie wiem, jak długo ty się utrzymasz na tym pokładzie, nie? Ja nie straszę. Ja nic nie chcę mówić, ale kurde, ja tu muszę żelazną ręką, jak żelazno brody. Zobacz, że nowego cyberpunka promuje. A ja umiem czytać, wiesz. Po ruchu i po twarzy. Ja wiem, komu to trzeba. Ja pokażę, patrzcie, teraz bliska. No właśnie, kurde, bo tu trzeba... Ej, stary, te kamery cały czas zasłonią.
Nie, trwają regaty. No, regaty będą tam jutro pół dnia właściwie trwały. Zaczynamy pewnie o 11 albo coś w tym stylu. O 12 może nawet. No i wiem, że krótki bieg to jest chyba godzina, a długi bieg są 3 godziny. Znaczy, no zaraz, więc tak z 5-6 spędzimy na wodzie, podejrzewam. Dobra, trzymaj, bo mi już ręka boli. No. Paro statkiem piękny rejs, statkiem na parę piękny rejs. Czy jest jakaś rozpiska gdzieś? Nie żartuję. Wejdźcie sobie po prostu na stronę roza.pl, w sensie róża.pl. I tam prawdopodobnie jest jakaś strefa właśnie regat youtuberów i, no i tam znajdziecie informacje, które was interesują. To picie gdzieś poszło? Gdzie poszło? Na dunie? Tam, tak? Jest. Ale przydałaby się jakaś rączka do tego streama. Włączamy live'a, koniec tego? No nie wiem, a w czatku... Chyba jest content, chyba że chcemy jeszcze podejść. O, KXZ, jak widać, tak. Ja bym miał jeszcze taką... Zresztą... Właśnie problem jest taki, że może wypalić do wody. O, mogę wam pokazać właściwie, bo mam koszuleczkę. Co to już zdjął, ale pokażę wam logo naszego fantastycznego składu. Nie, połóż mi na nogę, muszę sobie rozłożyć. Ale wyciągam tą koszulką, która miała być moja i później... Jaka twoja? A to nie jest ta moja? To w razie czego ja mam M-kę zapakowaną. Ja mi ją rozpakował. Spakowałeś moją koszulkę z powrotem? Nie, no to weź ją spakuj. Ale gdzie? Później będę szukał. A jak spakować? Co, dostałeś? Masz męską? Czyli one istnieją? Masz damską. Ale już mówi, że to nie jest moja, bo to jest chyba moje. Moje. No, także logo mamy całkiem w porządku. Cześć, Kircia. Owszem, bawimy się fantastycznie. Wczoraj było chillkowo, dzisiaj ładne słoneczko mamy, chociaż jest groźba opadów. Dość gęstych, takich, które się skończą jutro. Ale nas to pociesza, bo to jest sygnał, że będzie wiatr w końcu w tym roku po raz pierwszy. Czy będzie vlog? Coś nakręcimy, nie? Będzie. No. Ale już na nakręcenie. Ej, dobra, to ja będę kończył, żeby nie marnować pakietu, bo to widzę, i tak już 17 minut poszło. Wow, całkiem nieźle. Nie wykluczam, że odpalę się potem, jak już będziemy na jeziorku. O ile będzie jakiś sensowny zasięg, a wiecie, że z tym może być ciężko. No dobra, to buziaczki grzecznie tam pod moją nieobecność. Do zobaczycha. Dobra. Zapakowano. No weź ją tam zapakuj.